Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed Wami Dark Souls 3. To nagranie jest już zrobione na nowym sprzęcie. Jeszcze nie wiem, jak to zedytuję, bo wszystkiego, całego środowiska tutaj do renderowania jeszcze nie mam, ale zobaczymy. Tak czy owak, pewnie po tym powitaniu wrzucę całą sekwencję zabicia bossa. Stworzyłem tutaj od nowa postać, zrobiłem to samo co poprzednio, więc w sumie nic się nie działo nowego, poza zabiciem bossa. Na szczęście gra się nie crashuje, wiem, że można coś tam zmniejszyć, bodajże oświetlenie na niskie, albo cienie, nie pamiętam. To podobno pomaga. Ja w tej chwili włączyłem sobie wszystko na maksa, nie, może to jednak też kwestia sprzętu. Tak czy owak, zabiliśmy sędziego, bo to znaczy jego przydomek, judex z łaciny, sędzia. Tak już sobie wygooglałem, a jeszcze potem nasz kanałowy lingwista potwierdził. No. I co? Za to dostaliśmy. Właśnie, żarzę się, jakbym się... No cóż, żarzę się, jakbym się żarzył. Masło maślane. I faktycznie ten symbol w lewym górnym rogu... Obstawiam, że to coś w rodzaju odzyskania człowieczeństwa. Teraz co? Dostaliśmy kręty miecz. Wsadź w ognisko kapliczki, by podróżować między ogniskami. To jest klucz. Miecz, który zniknął z ogniska w świątyni, nie może zostać użyty jako broń. Wbij go w ognisko świątyni, by przywrócić mu moc i umożliwić przenoszenie się między ogniskami. Miecz ten przekazywany jest tylko wybranym według osądu Judexa, no właśnie, który czeka na pochwę popiołu. Nie jestem pewien, czy to jest sensowne tłumaczenie. Może szybko sprawdzę, jak to jest po angielsku. No i tak, niestety tłumaczenie jest do dupy, polskie. Oczywiście tak, angielska wersja to też jest tłumaczenie z japońskiego, teoretycznie. Ale... Tam było, że Judex czeka na... Judex. Jak mu tam było? Nie pamiętam teraz jego nazwiska, powiedzmy, czy też imienia właściwie. No, przez sędziego. Tam było, że sędzia, który jest coś tam pochwą popiołu. W ogóle bez sensu, bo on oczekuje na przybycie popiołu, który jest pochwą. Może dla tego miecza. Nie wiem. Może będę grał po angielsku, cholera. Irytują mnie strasznie takie trywialne po prostu błędy w tłumaczeniu.
Jeszcze nie wiem. No, bez sensu jest to tłumaczenie. Który czeka na pochwę popiołu. Nie, cholera, on sam jest pochwą. No bo miał w sobie miecz. Nieważne, dobra. No jednak będę grał po polsku, może najwyżej potem przejrzę wszystkie opisy po angielsku i zobaczymy. Coś jeszcze chciałem sprawdzić. A, mamy kilka nowych rzeczy, o których opisów nie patrzyłem. Pielna butelka Estusa, jak przystało nierozpalonym, zmienia ciepło ogniska w chłód. Faktycznie jakaś taka mroźna, czyli co? Ma to jakieś znaczenie? A, już wiem, co to jest PS, punkty skupienia chyba. Po angielsku to jest focus points. Tak myślę, bo... w sumie to nigdzie nie jest powiedziane. A, źle. Dusze mają ciekawy opis. Boże, co ja patrzę, że tak się wyrażę. Nie, no, będę grał po angielsku, bo nie mogę. Pozwól, strażnicę ognia? Strażniczce powinno, cholera, być. Przed chwilą to patrzyłem po angielsku. Zmienić tę bezpańską duszę w źródło siły, gdyż być nierozpalonym znaczy stanowić naczynie dla dusz. Ewidentnie ja jestem nierozpalonym, znaczy teraz się rozpaliłem już po zabiciu tego bossa. Sędziego Gunder się nazywał, tak? Nie, dobra, dam grze jeszcze jedną szansę, znaczy grze, tłumaczeniu. Jeszcze jedna taka wtopa i zmieniam na angielski, sorry. No, ale bardzo się cieszę, że gra przynajmniej się nie krzaczy, nie wywala. No i tak, to mi trochę przypomina trumnę Nito z jedynki. Czyli co, sędzia był jednym z tych władców pogorzelisk, popiołów. No. Dobra, niby powinienem mieć co? Możliwość podróżowania między ogniskami, ale coś nie mogę. Chyba, że to tylko między jakimiś określonymi ogniskami. Wyrzuciłem w ogóle tarczę, bo i tak jej nie używam. Tego też nie chciałem, ale możemy sobie... Właśnie tutaj mogę teoretycznie jakieś rzeczy wrzucić. Takie... A, no tak, mamy 5 slotów normalnie. Nie, zaraz, 10. Okej. Okay. Myślałem, że 5. Ale dodatkowo mamy jeszcze tutaj sloty. W jakimś takim podręcznym menu. Dzień dobry, co tam widać w oddali? To jest... To już widziałem. Jakoś stamtąd. No, no tak, dzwonnica, która obudziła tych wszystkich lordów, władców. A! Coś się sypie z góry. Co przed nami? Nic jakiegoś bezpośrednio grożącego życiu chyba. Chyba, bo nigdy nie wiadomo. Halo? Fajne widoki. Bardzo mi się podoba oświetlenie i architektura. No, generalnie cały projekt otoczenia. Złamany prosty miecz. O! Tyle wygrać. Od razu zobaczmy. Tylko szalony pusty wziąłby go do walki, czyli ewidentnie tak jest różnica między pustym a nierozpalonym. Ma jakąś umiejętność nawet. Złamany miecz potrafi zrujnować efekt każdej bojowej techniki. Ciekawe, czy jest lepszy niż... Właśnie, miałem bardzo duże problemy z tym pierwszym bossem. Nie wiem, czy ja aż tak straciłem całkowicie umiejętność grania w Soulsy. Czy po prostu ta klasa jest taka słaba? No niby nie mam żadnej zbroi i to bardzo bolało, bo byłem na 2 hity praktycznie. 2-3 max. Ale no nie wiem. Podejrzane. Mhm.
Słyszę cię. Słyszałem jeszcze coś. Rozumiem, że tam musimy jakoś zeskoczyć. O, włócznia. Cwaniaczek, jak się schował. A, nawet nie musimy skakać. Ciekawe, czy dam radę mu na głowę skoczyć. No, halo. Nie? Widzę cię. O, jump attack się udał. Tyle wygrać tak. To było piękne. I coś wyrzucił? O, dzwonek. No, jeszcze nie mam takiego czegoś. Nie failowałem aż tyle razy na... O, kość. Na tym kryształowym jakimś stworzy wcześniej. Właśnie, muszę go potem iść zabić, ale to potem. Ciekaw jestem, czy stracę mój efekt rozpalenia, kiedy umrę. Jeżeli jest to analog człowieczeństwa, to pewnie tak. Co mamy o kości? Ogniska płoną dzięki kościom, tak. W rzadkich przypadkach pozostaje w nich ślad pragnienia poszukiwania ognisk żywionego przez poprzednich właścicieli. Bardzo ładnie. O, oświetlenie trochę szwankuje chyba. A już tak chwaliłem. Wciąż chyba jesteśmy na cmentarzu. A to było menu. Ale wreszcie widziałem, że działają plamy krwi. Bardzo miło. O, co go tu zabiło? No serio? Te pustaki zwykłe jakieś? Dobra, ja na bosie umierałem milion razy. Nie powinienem jakoś się chwalić. Coś chciałem jeszcze zrobić z dźwiękiem, delikatnie. Też nie, efekty dźwiękowe są tylko, jest jeden suwaczek. Ten wiatr trochę rozprasza. Widzę dwóch. Zobaczymy, czy u góry ktoś jeszcze jest. O, nie no, to NPC? Obstawiam. Nie, to nie jest NPC. Wygląda na pułapkę, ale co ja tam wiem. Jakie odgłosy. Czy ja w ogóle mogę tu bezpiecznie zejść i nie spaść na łeb? Czuję, że to pułapka, tam ktoś stoi? Nie? Nikt? Dziwne. Cześć. Haha! No, powstrzymam się przed uczynieniem oczywistego żartu. Możecie sobie dopowiedzieć. Ale tak chciałem. I co? Nic tu nie ma? Jak to właściwie się wszystko trzyma? Czy to, nie wiem, jakieś lewitujące skały, czy po prostu taka wysoka góra? Chyba góra. Pięknie to wszystko wygląda. Forteca jakaś. Już nie wiem, czy to forteca bardziej... No, niby forteca tak trochę. Trudno powiedzieć. Może bardziej jakiś zwykły zamek. Albo cały kompleks taki. Dobra, zajmijmy się tymi dżentelmenami. O, jednak jest trzech. A, ten trzeci to strzelec. Dobra. Aha, jest też z włócznią jeden. Ja tutaj może się... jakoś zaczaję. No, chodź tu. Albo spróbuję strzelca najpierw załatwić. Ciekawe, czy tak się da. No. Zatoczymy kółko. Pięknie. A tamten zgłupiał? Okej. Nie zauważył mnie. Bardzo dobrze.
Czy mogę już pisać wiadomości? Mogę! To musimy przetestować. Jaki jest system? Co to jest? A, własne wiadomości. Czytane słowa. Oho. Przemyślenia. Zobaczmy, co mamy. Tak. Sporo tego. Czemu niektóre są z małej litery? No, gdzie jest chwalmy słońce? A, tak. No, trochę tego jest. Podoba mi się. Części ciała. Zobaczmy, co tutaj mamy. Będą konie, czy nie? Nie ma. O, ale jest dosiadanie. Co? Co? Części ciała. Okej. Próbuję pojąć. Nie, to muszę po angielsku zobaczyć, bo po polsku to nie sądzę, żeby coś tu ciekawego się... No dobra, no. Trzeba by coś napisać, pierwsza wiadomość. Tak, teraz się zacznie. I co? Nie mogę? Czy mogę? Nie? No i co? A, bo szablony jakieś takie. Aha, to tak... co? A, trochę dziwnie to funkcjonuje. No, ciekawe, ciekawe. Tak. Co? No. Dobra. Oho. Się zacznie, jak skoczę w przepaść. Wygląda jak jakieś koryto rzeczki, strumyka. Na dole coś jest. Chwila, halo. A, no tak. Pamięć dobra, ale krótka. Przecież tam byłem, no. Czyli idziemy do góry. Teraz się zacznie. To wszystko bardzo mi przypomina katakumby z jedynki. No ale cóż, cmentarz, no. Chyba musi przypominać takie rzeczy. Halo? Jakieś dobroci może ukryte? Nie, no nie ma. Jestem szczęśliwy, że ragdole powróciły. Czyli co, jakby droga się rozwidla częściowo, ale chyba obie odnogi prowadzą w to samo miejsce. Tak, tutaj pewnie można tak, skarb. Serio? A, aha. No rzeczywiście. Myślę, że jak to się robi? Dobre, słabe, czym to? Nie, to jest negowanie. To jest pozytywowanie. Okej. Okay. Tak. Przecież to... Właśnie. Jasne. Oczywiście, że tam jest skarb. Jak może nie być skarbu? Każdy wie, że takie wiadomości to zawsze prawda. Ach, te widoczki. No i gdzieś dochodzimy. Ja lubię tak się rozglądać. Powolutku, pomalutku. Oho. Sporo tu plam krwi, tak swoją drogą. Na pewno czysty przypadek. A? O, na drzewie coś jest. Czyli te plamy krwi to pewnie ludzie, którzy skakali jakoś z góry i spadali w przepaść. Tak obstawiam. O, dzień dobry. Widzę was. Albo może ludzie, którzy zginęli od tych dwóch, nie zauważywszy ich. Chociaż nie, myślę, że tak, próbowali tu skakać do tego drzewa.
Nawet nie trzeba skakać. Tarcza! Wschód, zachód. Jakaś pierwsza sensowna tarcza. A walić to. Na razie nie używałem tarczy, więc zobaczymy. Żadnej zbroi, żadnej broni. Od czego umarliście? Tam coś jest. Jakiś przykry pewnie zawodnik. Dobrze, więc może jednak najpierw zbadam oczywistą drogę. Żar. Cóż to takiego? Ewidentnie coś istotnego. Zapewnia siłę ognia, zwiększa liczbę życia do śmierci. Używalne. Ha. Czyli w sumie podobny. To wygląda jak te kukiełki człowieczeństwa z jedynki, tylko zrobione z ognia, a nie z mroku. Nikt z nierozpalonych nie może prawdziwie zdobyć żaru płonącego w piersi czempiona i dlatego właśnie tak bardzo pragną ciepła. Zdobywasz siłę płomienia? Tak, maksymalne. Dzięki sile ognia znak przyzwania nierozpalonego staje się widoczny. Aha! Poszukiwacze żaru mogą dołączyć do niego, by nawiązać współpracę. Można też zwabić intruzów. A, bo a propos. Rychło przepraszam, w czas. Zmieniłem sobie parę rzeczy. Tutaj włączyłem wszystkie te... Znaczy, zniosłem ograniczenia. I jest coś takiego jak jakieś hasło. Więc jeżeli chcecie się ze mną jakoś tam komunikować koopowo czy PvP, to myślę, że o to chodzi, że jeżeli wpiszecie sobie to, to pewnie będzie większa szansa. Chociaż no, już ja przeważnie gram po nocach, więc nie wiem. Ale zobaczymy. A, i było tutaj, to chyba o to chodzi, tak, że widoczność swojego znaku przyzwania we wrogich światach. Chyba o tym było w tym opisie, że znak przyzwania może zwabić intruzów. Okej. O, mam teraz więcej życia. Miałem 403, teraz mam 523. Ile to jest? Procentowo? Nie wiem. A to najwyraźniej... To z kolei chyba coś jak człowieczeństwo. No to nie wiem dokładnie, o co chodzi. Ale zobaczymy. Na razie nie zużyję może, dopóki nie zdobędę jakiegoś drugiego takiego. Żeby nie zmarnować wszystkich. No. Chwila. A, to wszystko jest jakiś taki... Jakaś taka boczna odnoga. O, dzień dobry. Kolejna kostka. I tyle, myślę. Coś widzę, się czai. Czworonóg dla odmiany. Dobrze, to zejdziemy go od tyłu. Kolejny żar, miło. Co to jest? Nie wiem, ale YOLO. Szkieletowy pies. No, prawie szkieletowy. Mało sympatycznie to wygląda. No to ładnie. Zbieramy dobroci. No i właśnie, a propos oczywistego wejścia. To są plamy krwi. Cóż mogło się stać przykrego? Muzyka. No już widzę, co się mogło stać. Muzyka zazwyczaj oznacza walkę w tych grach. Kapliczka zjednoczenia. Okej. Chyba wiem, o co chodzi.
Myślę, że to jest kopiczka Firelink. W sumie, no, zjednoczenie Firelink, łączenie płomienia. Chociaż, no, nie wygląda, ale tam to jest... To są trony. Ile ich jest? Na niektórych ktoś siedzi, przynajmniej na jednym widzę. Czy to jest ta osoba, co myślę? Zaraz się przekonamy. A, jeżeli to faktycznie jest Firelink w jakiejś nowej odsłonie, to pięknie. No właśnie, więc może nie będę nigdzie wyłaził, tylko znajdę ognisko, które gdzieś tu musi być. Tam oczywiście. Czemu to są plamy krwi? Z kolei architektura tego miejsca przypomina mi Demon Souls. Nieco. To jest bardzo podejrzane. Nic. Tron. No, to jest podejrzane. Taka... Dobra, to jest wyjście gdzieś w górę. O! Dzień dobry! Gdzieś już to widziałem. No, o, chcę obejrzeć. Nasiono olbrzymiego drzewa dopiero spadnie. O! Czyli tutaj można nasionka zdobywać, które przynajmniej w dwójce sprawiały, że przeciwnicy w danym obszarze atakowali najeźdźców w PvP. Było jedno takie drzewo właśnie olbrzymów, ale to ciekawe, że drzewa olbrzymów są też tutaj. Z tego co, no jak na razie to wiemy tylko, że olbrzymy atakowały Dranglake, a tutaj to jest jakaś niby inna kraina. Chociaż... To jest Dark Souls. Tak, znowu tutaj. To jest Dark Souls. Być może to jest faktycznie ta sama kraina, tylko o innej nazwie. Czy to... Nie. Będę grał po angielsku, bo się nie da. Ciekawe, jakim jest nasza strażniczka ognia. Czy to ktoś, kogo znamy już? Czy nie? Co jest po drugiej stronie? Ognisko przeniesie cię do Lothric. Gdzie ja jestem teraz? I które ognisko? No chyba tamte ognisko. I znów ślepa uliczka, podejrzane. Muzyka dosyć ciekawa. Przyznam, że muzyka w Majuli w dwójce średnio mi się podobała. Najbardziej tak jakoś łapała za serce muzyka z jedynki w Firelink. Zdecydowanie. Ta? Jeszcze nie wiem. Jest lepsza niż z dwójki. A czy lepsza niż jedynka? Ciężko. O takie rzeczy. Zejście w dół. A. Nie będziemy tu łazić z jakąś maczugą w garści. O, a to co? Interesujące. Na tronach coś jest napisane. Świętle... Jak to ładnie przeczytać? Nie wiem, Eldritch? Czy, no, trochę mi się z Lovecraftem kojarzy. Tym bardziej, że z głębin. W intrze to był ten jakiś taki slime. A z kolei, jeżeli chodzi o naszego sędziego, którego zamordowaliśmy, albo wyzwoliliśmy, no to też w drugiej fazie jakaś taka kreatura dziwna go posiadła.
Praktycznie chyba to wyglądało, jakby go rozerwało na pół. Wygnaniec Ludleth? Tego nie znamy. Nikt nie wspominał o nim. We wstępie. A, bo on siedzi sobie tutaj. Porozmawiamy. Niedługo. Ten tron jest jakoś wyżej. Żeby to był tron olbrzyma. Jest czerwony, jakby, nie wiem, stopiony ogniem. A olbrzym w tym filmie również płonął. Czy to będzie... Nie. Lothric. Ostatnia nadzieja rodu. Stróże otchłani. Liczba mnoga, co jest interesujące. Masa mieczy. Czy wyglądają jakoś jak miecz Arturiasa? Skoro już mowa o otchłani, nie wiem. Trzeba by się przyjrzeć. Trochę mi przypominają. A, jest. Ten gigant. Tron też płonący jakby. Czy wszystkie płoną? No, w sumie wszystkie. I znów droga gdzieś na dolny poziom, raczej jednokierunkowa. Czy pewnie nie jest jednokierunkowa, ale... Wstrzymamy się i kolejna droga w dół. No dobrze. Dobrze, najpierw porozmawiamy z... Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? To oczywiście jest nasz Crestfallen Warrior, ale jestem zawiedziony. Aktor jest inny. To już nie ten sam głos. Nauczyliśmy się nowego gestu i co? Czyli tak, faktycznie wszyscy ci władcy kiedyś zjednoczyli ogień. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. What a sick joke. O dziwo, nie ma nic innego do powiedzenia. Solden z dwójki był bardzo rozmowny. A tutaj nie. Dobrze, poznajmy strażniczkę ognia. Która bardzo przypomina opiekunkę z Demon's Souls. Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Bezimienna. No dobrze. O, tak. Take nourishment from these sovereignless souls. Bezpośrednie nawiązanie do Demon's Souls. Pięknie. Już nie ma, przynajmniej jak to było. Bearer Sixty Clest z dwójki.
Dobra. No to właśnie. Nie mam pojęcia, jaką postacią będę grał. Wziąłem Deprived'a, wszystkie staty na 10, poziom pierwszy. Popatrzymy. Witalność daje nam życie, 20 kilka punktów nawet. To by się przydało, przynajmniej troszkę. Tak, nie wiem, aha, mogę dwa levele wbić. Dostrojenie, no to standard. No, zwiększa. Magiczne punkty. Chwila, mogę 5 poziomów, a nie 2, nie wiem czemu myślałem, że 2. Wytrzymałość daje nam 1 punkt energii, staminy. Resisty. Wigor daje udźwig. To mnie jakoś za bardzo nie kręci na razie. Poza udźwigiem i trochę obrony. Siła to siła. Tak dalej. Inteligencja. No, różne statystyki zwiększają różne obrony jeszcze. No i szczęście mnie interesuje. Odkrywanie przedmiotów o 1 punkt. Wow. No nie wiem, czy to dużo, czy mało. O, bardzo ciekawe. Nie wiem, kim chcę grać. Jeszcze chcę używać. Nie wiem, jakie są bronie w tej grze, jakie mają wymagania. Zrobię na razie tak. Otrzymałość daje staminę, tak? Tak. Trochę życia, trochę energii, trochę siły póki co. Siła chyba więcej, znaczy częściej była wymagana dla jakiejś broni. No i tak, może, nie wiem, piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Co nie znaczy, że tak zrobię, ale pomyślę. Muszę jeszcze posłuchać dokładnie, co ona mówi tam w tle. Z kim wy się tu bijecie, z NPC-ami? No dobrze, porozmawiajmy. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Kogo ja widzę tam w tle? O Boże, czy to Andre? Na pewno wygląda jak on. Pielna istota, no i tak, to było odnośnie levelowania. Aha, i co, i tyle? Dobrze, no też nie jest zbyt rozmowna. Czy ona ma opaskę zasłaniającą jej oczy? To bardziej jakieś... co to jest? Diadem taki prawie. I co ma w ręce? Nic, myślałem, że coś ma, to pasek. Nie ma piórka jak w dwójce? Chyba nie. O, może oczy widać? Prawie. No dobra. Jestem ciekaw, naprawdę. O, dzień do... mi to przypomina. O, a to tego się nie spodziewałem. Też ma opaskę. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Ewidentnie była kiedyś strażniczka ognia. No cóż, opaska i ta szata, taka czerwona, która z kolei przypomina te kobiety na początku dwójki. Dobrze, zobaczymy. O, możemy sprzedawać. Tu będzie dobroci. Właśnie, po co ja levelowałem? Mogłem najpierw zobaczyć, co tu się da kupić.
żary. No, nie są jakieś bardzo drogie tak na oko. Ale sztuk tylko 3. Naprawa. Kępka fioletowego mchu, sztuk 6. Trucizna. Czy coś ciekawego w opisie? Niezbyt. Bomby widzieliśmy. Co to jest? Pryzmat. O! Inna ikonka. Dobra. Kość. O! Biały rysik. To chwila. To jest jednak potrzebne do... No tak, do zostawiania znaków przyzwania. W sumie mogę kupić. Ach, natura Lotryki jest mętna i niejasna. Wydaje, że gdzieś już to słyszałem, chyba w Lordran. Wysuszone palce można od razu kupić, dobrze. A, tutaj coś innego robi, nie to, że resetuje cooldown na inwazję. Pozwala na przywołanie trzeciego upiora. Albo drugiego mrocznego ducha. Aha. Ciekawe. Czy to jest klucz? Tak. Do wieży za kapliczką. Aha, droga do dzwonnicy. Która jest grobem dawnych strażniczek ognia. Gdy któraś z nich wykona swe zadanie, prowadzona jest ku prawdziwej ciemności, w której zapada w zasłużony sen. Prawdziwa ciemność to brzmi jak otchłań. Mamy jakieś podstawowe czary. Za 10 inteligencji. I tak, to kosztuje magię teraz. Nie ma tak, że są użycia. Interesujące. O, strzałka Farona. Oni... Aha, to są czarodzieje z tego nieumarłego legionu. Czym się różni od zwykłej strzały? Słabsza jest, wymaga tylko 3. Jakieś proste leczenie. Sztylet. Broni, które mogą... No nie wiem, czy być lepsze niż to, co mam. Na pewno przydałoby się coś z większym zasięgiem. Pochodnia, he? Czy to jest jednorazowa rzecz? Nie wygląda, jakby miała użycia. Nie wiem. Prawdopodobnie nie trzeba ich zbierać tak jak w dwójce, tylko mieć jedną. Talizman. Biała droga. Kostur. Tak, szkoła smoka w Windheim. Monotonny zaśpiew. O, halabarda. Moja broń wyboru z jedynki. Jakie wymagania? Nie aż takie duże. 16-12. Rozważę. Szarża. O, fajne. O, szkarłatna parma z dwójki. Gromka tarcza wojownika to coś nowego. Duża skórzana, czyli pączek. Kolczuga. Cały zestaw, tak. No, jakaś zbroja w sumie by się przydała. Bełty, strzały i co? I tyle. No, źle. Co jeszcze masz? Czy masz coś jeszcze? Aha, to było wszystko. Klucz do wieży, 20 tysięcy. No. Możemy sprzedawać. Nie, na razie chyba nie. Porozmawiamy. Ashen One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. With ash, I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to sup on death?
Cienisty popiół, z którego może stworzyć coś nowego. Knowest thou of that soppy gossip? That cordial intrusion layeth the path to embers. And so thou art in need of a soapstone, ashen one. Przywoływanie. Then my pockets will overflow with souls to trade to me. Ashen one, bring me. Okay. Where is it not? Knowest thou of that Dobra. That cordial intrusion lay at the pan so then the to na razie tyle. Ashen one, be sure to bring more souls. Czy ona sprzedaje na grobki? Albo one już tu były. No dobra, naprawdę jestem ciekaw. To nie może być Andre chyba. Swoją drogą ciekawe, że Kowal jest tak bezpośrednio przy centralnym miejscu. A, skrzynia, nie ma to jak po polsku. No to, to musi być on, bo niby kto. Well, a newcomer, I see. I am Andre. Serio? As a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Dobra, trochę przyciszę muzykę. Zanim coś tu będę robił. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Miło widzieć kogoś znajomego. No, ciut muzyka jest za głośno. Ah, well, it's good to see you in good health. What needs smithing this day? Dobra, jak to jest z wzmacnianiem? Pałeczka. No, myślę, że standard. Titanit do plus 3. A potem jakieś inne rzeczy. No, na razie zostawimy. Zaklinanie. Ciekawe, co do tego potrzeba. X-info. I co, mogę zakląć? Aha. Kwintny klej, no to co robi? Redukuje siłę, skalowanie, zwiększa zręczność. Zwiększa blokowanie, czy dobrze widzę? A nie, źle. No, po prostu zwiększa chyba skalowanie, znaczy siły na zręczność. Czysty, no to pewnie to samo. Eliminuje skalowanie, zwiększa bazowe obrażenia. I ognisty. Dodaje obrażenia od ognia. No to jest ciekawe. Myślę, że byłoby to nawet niezłe dla jakiejś takiej podstawowej broni. Kiedy nie mam jeszcze wysokich statystyk, to by zadawało konkretne dosyć obrażenia. Ognista pałka, no. Tarcze. Możemy naprawiać. Nic nie mam do naprawiania. Przydziel Estusa. Co to znaczy? Interesujące. Wow. Bardzo ciekawe. No, podoba mi się. Możemy rozdzielać jak chcemy. Myślę, że na razie sobie wezmę wszystko na leczącego. Wzmocnienie jest tu, potrzebujemy fragmentów. Porozmawiajmy. Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure you.
So handle them with care, if you would. Ładnie. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well, and they won't let you down. Też tekst z jedynki, że bronie nigdy cię nie zawiodą. Another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. Oh, by the by, if you find any Estus shards, bring them here. They can be used to reinforce either of your Estus flasks. Without those flasks, you'd want for life or focus. And they'll always stay with you. Why not treat them well? Huh? Weapons and protection are sturdy enough by and large, but when overused, when their durability, use a powder. But should chance, they take some. No dobra, bo wyczerpaliśmy wszystko. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Myślę, że ten odcinek będzie długi. Być może go podzielę na pół, a być może nie, tylko dam adnotację jakąś. Prawdopodobnie do zwiedzania, od momentu zwiedzania Firelink. Tak chyba to będę nazywał, chociaż kapliczka zjednoczenia. No ale zjednoczenie, słowo to nie oddaje podstawy oryginalnej nazwy, znaczy angielskiej nazwy. Ognia, nie ma tam ognia. Jest kapliczka zjednoczenia ognia. No i niestety, dłuższa nazwa trochę. Tak, zgadza się. Może zajrzę, co jest na dole. Czy jest tu bezpiecznie? Mamy jeszcze do porozmawiania, do pogawędki tego jednego władcę siedzącego na tronie. Albo wygnańca. Czyli to jest pewnie ten dolny poziom, do którego można zeskoczyć z góry. Aha. I podejrzanie jest tutaj pusto. Pozwiedzam sobie to jeszcze jakoś dokładniej potem. Tego jest tu samo, mogę usunąć, skoro i tak ma zero użyć. Ciekawy efekt tych iskierek sypiących się ze mnie. A, to już jest nieco inne. Dobra, nie połamałem sobie kolan. Jest dobrze. Pochodnie można by kupić. Nie jest jakoś super ciemno, ale pewnie by pomogła na przykład tutaj coś dojrzeć. Dziwne. Nic tu nie ma poza kowalem. Dobra, kowala też tu nie ma.
podziemia zapewne mają jakąś funkcję. Myślę, że kupimy sobie co? Pochodnie? Ile mam dusz? Bo nie widzę, gdzie to jest. Dusze 540. Więc albo pochodnia, albo rysik. A, wezmę pochodnie. Ciekawe, jak to działa. Ashen One, be sure to bring more souls.